O, Ewa! Cała przyjemność po mojej stronie. Zapraszam cię na herbatę, albo jak wolisz, na kawę. Wiesz, bardzo bym chciał, ale muszę jeszcze coś załatwić. To może jak to załatwisz? Postaram się przyjść, ale nie obiecuję. A, bo mam do ciebie jedno pytanie. Jakie? Ale zadam cię, jak przyjdziesz. To czekaj na mnie z herbatą. Słodzę dwie jak coś. No, to czekam. Uważaj, jak chodzisz. Długo już na mnie czekacie? No, rusz tą dupę. Właśnie tu idą. Patrzcie, kogo znalazłem. Witam. Spóźniłeś się. Wiecie, ciężko się tu dostać. Poznaj Przemka, kuzyna od Tomka. No to co, gramy? Czekamy jeszcze na Tomka. Ewa, gdzie ten twój się podziewa? Po pierwsze, żaden mój, a po drugie, to zadzwonię do niego. Czy
przecież mieliśmy nie brać telefonu. Ale wiesz, jaka ona jest. Zawsze łamie zasady. Cała Ewa. A jak się wczoraj grało? No, odbierz. Tomek nie odbiera. Jego strata. Zaczniemy bez niego. Kto pierwszy szuka? Ja nie. Ja też nie. Tym bardziej ja. No niech wam będzie. Szukam pierwszy. No to idziemy. Dzisiaj zaczynamy z tego miejsca. Tylko nie podglądaj. No, postaram się. Żeby nie było. Liczysz do 100, szukasz. Pierwsza osoba, którą znajdziesz, szuka w następnej rundzie. Zaczynam liczyć. 3, 4. 21, 22, 23. 1, 32, 33. 48, 7, 58, 59, 96, 97, 98, 99, 100. Szukam! Pójdzie łatwiej niż myślałem. No, nie postarałeś się. Jeszcze powiedz, że znalazłeś mnie pierwszego. Szykuj się na szukanie w następnej rundzie. Jasne, idę się odlać, a ty szukaj dalej. Tylko się nie zgub. Znalazłem cię. Widzimy się przy drzewie? No spoko, ja idę szukać dalej. Trzeba było rzucać. Kogo jeszcze szukasz? Jeszcze tylko Hania. No to widzimy się przy drzewie. In me, all your whips.
No to mamy komplet. I jestem ostatnia. Tak, chodź. Kuba, czekaj. Co jest? Możesz tu przyjść? Co się stało? Tam ktoś jest. Nikogo tam nie ma, chodź. Mówię serio, coś widziałam. Dobra, sprawdzę to. Mówiłem ci, że nikogo tutaj nie ma. No to chodź. No w końcu. Ile mamy na was czekać? Znalazłem. Coś długo ci to zajęło. Kogo pierwszego znalazłeś? Pierwszy był Przemek. Gdzie on jest? Nie wiem, mówił, że idzie się tylko oddać. Może się zgubił. Może po prostu nie chciał szukać. No to trudno, gramy bez niego. Skoro go nie ma, to szuka druga osoba. Kto był drugi? Ty byłaś. Mogłam lepiej nic nie mówić. No to zaczniesz liczyć. Dwa, trzy, 24, 25, 24, 55, 56, 73, 74, 75, 98, 99, 100. Szukam. Musiu! Gdzie jesteś? I tak cię znajdę. Albo mam lepszy pomysł. Tomek? Tomek, powiedz coś, Tomek, odezwij się! Ewa? Oni nie żyją.
O czym ty mówisz? Ewa i Tomek gdzie żyją? Że co? Musimy stąd uciekać. Stój! A co z Hanią? Rób co chcesz, ja idę sobie jak najdalej. Chcesz się zabawić? No to się zabawimy. Hania! Haniu, musimy uciekać! Uciekać? Dlaczego? Ktoś zabił Ewę i Tomka! Co? Ktoś chce nas zabić, musimy iść! Musimy iść! Ewa i Tomek nie żyją? Przecież to niemożliwe! Haniu, musisz mi powiedzieć, czy jak wczoraj graliście, coś się stało? Nie wiem. Nic. Wczoraj graliśmy jak zawsze. Kuba, a co z Adamem? Ja wróciłem po ciebie, a Adam powiedział, że stąd ucieka. Ale widocznie mu się nie udało. Kuba, o co tutaj chodzi? Nie wiem, ale musimy stąd uciekać. Haniu, musisz mi powiedzieć, co wczoraj się działo. Miałam nikomu nie mówić. Oni wczoraj znaleźli... Oni, czyli kto? Tomek i Przemek. Co znaleźli? Wiem tylko, że jakąś walizkę. I teraz pewnie ktoś jej szuka. Wiesz może, gdzie jest ta walizka? Przemek mówił, że gdzieś ją schował. Zaczekasz tu na mnie. Wejdź do środka, tam będziesz bezpieczna. Ty gdzie teraz idziesz? Ewa miała telefon. Znajdę go i zadzwonię po pomoc. No dobrze. Zaczekaj tu na mnie. Kuba! Co? Tylko uważaj na siebie. Nie ruszaj się z tego miejsca. Niedługo wrócę po ciebie.
cholera, wyładował się. Cholera! Muszę się dostać na osiedle. Dzięki za podwiezienie. Nie ma sprawy. Czegoś zapomniał. Kurwa, nie ma tego numeru. Musimy go znaleźć. No w końcu. Masz małe spóźnienie. Nie gadaj tyle, tylko wsiadaj. Gotowy? No wiesz, teraz to już się nie wycofam. To dobrze. Kuba, a jak myślisz, uda nam się? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to tak. Tak długo. Cześć Krzysiek. Nieważne, masz coś dla nas? Paczka czeka na odebranie. Powodzenia. Miejmy to już ze sobą.
ale ty wchodzisz do środka. Ja będę rozmawiać, a ty zajmij się resztą. Wejdź do środka. Proszę nie wybaczyć, ale jak wiemy, w grę wchodzą duże pieniądze. Było to konieczne. Pomijmy powitanie i przejdźmy do interesów. Słusznie, przynieś walizkę. Mój pracownik Krzysiek zapewnia mnie, że jesteście zaufanymi chłopcami. Dawno nie mieliśmy tak dużego zamówienia. Stąd też takie, a nie inne powitanie. Rozumiem to. Przenieś walizkę z kasą. Pozwolisz, że przeliczę. Chcę mieć pewność, czy wszystko się zgadza. Oczywiście. Co to ma znaczyć? Słyszałem, że ostatnio źle się układa między tobą a twoim wspólnikiem. Co cię to obchodzi? To nie twój interes. A właśnie, że mój. Komu w drogę temu czas? Chyba chciałeś pojeść tego w las. Czysto. Dobra, na dziś kończymy. Kiedy znowu gramy? Może jutro? Może, chodźcie. Chodźcie w prawo. Ale tą drogą jest przecież szybciej. Może mały wyścig? My za wam idziemy tędy. Tylko nie myślcie, że będziemy na was później czekać. Przegrany stawia piwo. Zobaczymy, kto na kogo będzie czekać. Przemek, rusz się, bo przegramy. Miałaś mi coś powiedzieć. No wiesz, chciałam zaprosić Tomka na studniówkę. Myślisz, że się zgodzi? Jeszcze pytasz? Na pewno się zgodzi. Przecież grzecznie proszę. Zrobię to. No, czego chcesz? Koniec naszej współpracy. Biorę towar i znikam. Widzisz, nie trzeba było tyle cierpieć. Co to było? Nie wiem.
Może drzewo się złamało. Mniejsza o to. Chodź, bo szkoda czasu. Co? Jak ci się podobała dzisiejsza gra? Myślałem, że ta gra jest dla dzieci, ale po dzisiejszym dniu... Co, zmieniasz zdanie? No, dokładnie. Poszło łatwiej niż myślałeś. Bo wszystko było dobrze zaplanowane. Teraz tylko trzeba to sprzedać. Jedź pogadać z Krzyśkiem. Jadę, a ty zakop jego ciało. Walizka będzie tu bezpieczniejsza, pilnuj jej. Stary, tylko pośpiesz się. Schowała się tam i myślała, że jej nie widać. Ty, Tomek, patrz. Lepiej to zostaw. Tylko zobaczymy, co w niej jest. Nie wierzę. Zostaw to. Zwariowałeś? Wiesz, ile to jest warte? Coś idzie. Zmywamy się. Walizka. Zgubiliśmy go. Co my teraz z tym zrobimy? Rozdzielamy się. Pójdziesz i schowasz to w jakimś bezpiecznym miejscu. A ty co masz teraz zamiar zrobić? Spróbuję znaleźć kogoś, kto to od nas kupi. I to jest twój plan? Trzeba było tego nie ruszać. Dobra, zrobimy tak. Jutro o 18:00 przyjdź na ławki koło bloków. I weź tę walizkę ze sobą. Podzielimy się pół na pół. Ty znalazłeś, a ja to sprzedam. Okej, mi pasuje. Jutro 18:00. Przemyśl, na co wydasz kasę. Tylko pamiętaj, nikomu o tym nie mów. Tomek! O, Ewa! Czekałyśmy na was. Myślałyśmy, że coś się stało. Spokojnie, nic się nie stało, tylko trochę zeszliśmy ze ścieżki. I przez to macie problem. Jaki problem? No jak to jaki? Stawiacie piwo. A, daliśmy wam fory. Tak, na pewno. Idę teraz do domu, odprowadzisz mnie? Jasne, i tak miałem iść w twoją stronę. Zapraszam cię na herbatę, albo jak wolisz na kawę. Wiesz, bardzo bym chciał, ale muszę jeszcze coś załatwić.
Zawsze jak jest potrzebny, tego nie ma. Wszystko już jest załatwione? Tak, musicie tylko dać mi jutro tą walizkę i będzie już po wszystkim. No dobra, nie ma sprawy. Czekaj chwilę. Halo? Kuba, mamy problem. Że co, kurwa? Czekam w lesie, przyjedź. Już do ciebie jadę. Dorwałem go, ale miał pusty plecak. Przecież to jest Tomek. Z kim go widziałeś? Wszedł z jakimś kolesiem, a później z jakąś laską. Ten drugi musi mieć walizkę. Więc nie wszystko stracone. Co masz na myśli? Oni byli w tym lesie, bo grali w chowanego. W chowanego? A skąd ty to wiesz? Bo miałem grać z nimi. Ale byłem zajęty załatwieniem tej cholernej walizki, której ty nie upilnowałeś. W tej grze bierze udział tylko kilka osób. Tak się składa, że ich wszystkich znam. Co ty teraz robisz? Zapraszam ich na jutrzejszą grę. Oby ktoś wiedział, co z naszą walizką. Przyjdź po mnie za pół godziny. Tylko bez spóźnień. Mówię, że ten świat na psy schodzi. Ludzie dzisiaj pozapominali o przyjaźni, a ja nie wiem, o co chodzi. Jak do tego dojść, może godzić nie potrafią się bracia. Trzeba drugą szansę dawać i umieć wybaczać. Czas do przodu płynie, może nie uda ci zdążyć się na czas. Nigdy nie wiesz, co się stanie jutro. Może przyjdzie nam odejść z tego świata. Może kolejny raz zobaczycie się tutaj po latach. Tym razem ja na ciebie czekam. No to jesteśmy kwita. Wsiadajmy już. Trzeba mówić prosto. I jeżeli będziesz szczery, to zobaczysz, jak one urosną. Ile razy chciałeś coś powiedzieć, ale zacisnęło gardło. Kuba, a jak się okaże, że oni nie wiedzą, co z tą walizką? Nie mają innego wyjścia. Muszą wiedzieć. Człowiek boi się emocji i dlatego świat ten jest zimny. Plastik i brokat zabijają tu prawdziwość i giniemy w tym. Bóg już nie panuje nad tym, łez pełny rynny. Pewnie chciałbym, żeby ludzie myślenia sposób mieli inny. Nieraz chciałem coś powiedzieć, ale kiedy spojrzałem w oczy, ta sekunda zamarła. Powietrza nabrałem w płuca, ale słowa nie wyszły z gardła. Ziomek, co do powiedzenia tutaj mam ci. Kiedyś trzeba będzie zerwać więzy tej przyjaźni. Odejdą na zawsze moi przyjaciele dawni. A ja byłem pewien, że prawdziwego brata mam w nim. Słuchaj ziomek, co do powiedzenia tutaj mam ci. Kiedyś trzeba będzie zerwać więzy tej przyjaźni. Odejdą na zawsze moi przyjaciele dawni. A ja byłem pewien, że prawdziwego brata. Pamiętaj, trzymaj się z dala ode mnie. Nikt nie może wiedzieć, że tu jesteś. Kuba, jak już ją odzyskamy, to co z nimi zrobimy? Trzeba będzie się ich pozbyć.
Ale przecież to twoi znajomi. Jak myślisz, na czyim życiu mi bardziej zależy? W sumie masz rację. Za jakiś czas będę do ciebie dzwonił. Cholera, chyba zapomniałem telefonu w samochodzie. Masz te klucze i wracaj po niego. Iś tu ziomek, tylko uśmiechnięte twarze. Nienawiść odeszłaby na drugi plan i nie byłoby łamiących zdarzeń. A przyjaźń nawet z kobietami szłaby w parze. Miałbyś na uwadze więcej luzu niż porażek. Pełne przyjemnych doświadczeń w bagaże. Nigdy tak nie stanie się, bo świat to dziki zachód. Ci co wczoraj mówili ci brachu, dzisiaj chcą cię widzieć w piachu. Szacunek opiera się na strachu. Każdego dnia czuję radość i mniej smaku. I codziennie wznoszę wzrok do góry, pytam na chuj. Po co mam otwierać oczy i prowadzić walkę, skoro ludzie są tu chłodni? Otoczenia wpływ zmusza nas do coraz gorszych zbrodni. Na ulicy mężczyznami uczą się być chłopcy. Przez to nawet najlepsi kurde stają się tu sobie obcy. Może kiedyś braćmi przestaną być ludzie, do których dzisiaj mówię ziomki. Ale zanim stanie się to, dużo wody upłynie z Bytomki. I wiem, że jesteśmy tak blisko siebie, że już ciężko zerwać tę uprzęże. Drogi się rozchodzą, a kontakty zacierają. Przecież mieliśmy nie brać telefonu. Będzie cała Ewa. A jak się wczoraj grało? Ale to na pewno nie jest ten. No niech wam będzie, szukam pierwszy. Co do powiedzenia tutaj mam ci. Kiedyś trzeba będzie zerwać więcej tej przyjaźni. Odejdą na zawsze moi przyjaciele dawni. A ja byłem pewien, że prawdziwego brata mam w nim. Słuchaj ziomu, co do powiedzenia tutaj mam ci. Kiedyś trzeba będzie zerwać więcej tej przyjaźni. Odejdą... Dzisiaj zaczynamy z tego miejsca. Tylko nie podglądaj. No, postaram się. Żeby nie było. Liczysz do 100, szukasz. Pierwsza osoba, którą znajdziesz, szuka w następnej rundzie. Zaczynam liczyć. 3, 4, 21, 22, 23, 1, 32, 33, 37, 48. 57, 58, 59, 67, 68, 69, 70. Jeszcze nie musisz nic zrobić. Spróbuję wyciągnąć od nich jakieś informacje. Okej, to czekam na twój znak, kiedy zaczynamy. 95, 96, 97, 98, 99, 100. Szukam! Tylko się nie zgub. Kuba, czekaj. Co jest? Możesz tu przyjść? Co się stało? Tam ktoś jest. Nikogo tam nie ma, chodź. Mówię serio, coś widziałam. Dobra, sprawdzę to. Mówiłem ci, że nikogo tutaj nie ma. No to chodź. No. Szukam. Tomek? Tomek, powiedz...
powiedz coś, Tomek, odezwij się. Pewno zastanawiasz się, o co tutaj chodzi. To zamknij ryj i słuchaj. Twój kochany Tomuś wziął coś, co nie należało do niego. Ale bez zbędnej gadki. Gdzie jest moja walizka? Nie wiesz, co z moją walizką? Cóż, to jesteś mi niepotrzebna. Wiesz, co z nią zrobić. Ewa? Nie martw się. Znajdę go. Nie masz innej opcji. Już idę w twoją stronę. Muszę kończyć. To ty? Zadam ci proste pytanie. Gdzie jest moja walizka? Przysięgam, nie wiem nic o żadnej walizce. Zła odpowiedź. Sprzątnę to. Jeszcze nie. Nie? Dlaczego? Adam, a raczej to, co z niego zostało, pomoże nam rozwiązać język Hani. Teraz tylko trzeba ją znaleźć. Ja się tym zajmę, a ty tu na nas zaczekaj. Hania! Haniu, musisz mi powiedzieć, co wczoraj się działo. Miałam nikomu nie mówić. Oni wczoraj znaleźli... Oni, czyli kto? Tomek i Przemek. Co znaleźli? Wiem tylko, że jakąś walizkę. I teraz pewnie ktoś jej szuka. Wiesz może, gdzie jest ta walizka? Przemek mówił, że gdzieś ją schował. Zaczekasz tu na mnie. Cholera, wyładował się. Powiedziała mi wszystko. Jaki jest nasz następny krok? Pozbądź się wszystkich ciał. Idę skończyć tą zabawę. Spotkamy się za 5 minut na głównej drodze. Cholera! Hania mi uciekła. Masz szczęście, że uciekła w moją stronę. Szczęście w nieszczęściu. Gdzie teraz jedziemy? Muszę się dostać na osiedle. No to wskakuj.
już się skończy. Coś mówiłeś? Nie, nic. Dzięki za podwiezienie. Nie ma sprawy. Chyba czegoś zapomniał. Kurwa, nie ma tego numeru. Musimy go znaleźć. I ściągniesz tą głupią maskę. Próbowałeś do niego zadzwonić? I tu tkwi problem. Tomek nie ma jego numeru w telefonie. Na pewno specjalnie go usunął. Zobaczysz, Przemek sam zadzwoni. A co jeśli od początku nie miał zamiaru dzwonić? A jednak miałem rację. Jeżeli nie odbieram, to znaczy, że nie chcę mi się z tobą gadać. Zostaw wiadomość po sygnale. Czekałem o 18, ale ciebie nie było. Co robimy z tą walizką? Odzwoń. Kuba? Myślałem, że Tomek przyjedzie. Tomek nie mógł przyjechać, więc nas tu przysłał. Mieliśmy coś zabrać dla Tomka? Tak, już wam to daję. Trzymaj. To wszystko, co mamy mu przekazać? Tak, tylko to. Jedziecie teraz do Tomka? No tak, a co? Mogę jechać z wami? No, jak chcesz. Musiało boleć. Co jest? Walizka jest pusta. Co? Stary, co to ma być? Twoje żarty mnie nie bawią. Nie mogłem się powstrzymać. Chyba też chcesz oberwać.
Już prawie po wszystkim. Kuba, masz wyrzuty sumienia? Nie mam wyrzutów. Mogli nie brać tej walizki. Sami są sobie winni. Szczęście, że ją odzyskaliśmy. Tyle tylko, że musimy jeszcze ją sprzedać. W sumie tak, ale możesz już do niego zadzwonić. Słucham cię. Mamy tą pieprzoną walizkę. Dobrze, ale to przecież nie koniec problemu. Wiem, ale muszę wiedzieć, czy ona żyje. Kuba. Kasia. A teraz dokończ plan, bo inaczej nigdy już nie zobaczysz. Teraz tylko dać tą walizkę Krzyśkowi. On ją sprzeda i będzie po wszystkim. Powiedz mi jeszcze jedno. Jak znalazłeś Hanię? Wiesz, w sumie to ona sama mnie znalazła. Kuba, gdzie jesteś? A ktoś za mną idzie. Nie mogę odebrać telefonu. Zostaw wiadomość po sygnale. No hej, Kuba. Fałszywy alarm. Chyba mi się coś wydawało. Czekam na ciebie w parku. Masz dwie nowe dodatkowe wiadomości. Nowa wiadomość. Kuba, gdzie jesteś? A ktoś za mną idzie. Następna zapisana wiadomość. No hej, Kuba. Fałszywy alarm. Chyba mi się coś wydawało. Czekam na ciebie w parku. Halo? Kasia? Nie, to nie Kasia. Jeśli chcesz ją zobaczyć, żeby musisz dla mnie wykonać plan. Jaki plan? Nie mów mi, jak mam żyć. Nie mów mi, jak ma być, nie mów mi, bo sam wybiorę swoją drogę dziś. Mogę myśleć, co będzie jutro, wiesz, na pewno nie będzie, jak ty chcesz. Nie mów mi, jak mam żyć,
Nie mów mi jak ma być, nie mów mi, bo sam wybiorę swoją drogę dziś. Mogę myśleć, co będzie jutro, wiesz, i na pewno nie będzie jak ty chcesz. Nie mów mi, komu mogę zaufać i powierzyć sekret, kogo potraktować z buta, na kim mi zależy jeszcze nie żyć. Nie chcę, chcę być i żyć teraz, bo mam kurwa swój łeb i sam będę wybierał, co jest złe dla mnie, co jest dobre, fajne. Bo niepotnę kartek, by zapomnieć o starcie, to niewolne starcie, bo to starcie pod bo wiem, kto z chamstwem może mi podłożyć nogę, bo wiem, mam te dwie półkule, te dwie komory. Jak każdy człowiek bagaż doświadczeń spory, badam to właśnie to rytm mego serca. Policz ludzi, którzy wesprą cię, gdy będziesz chory. Ja sam wiem, na kogo mogę liczyć, pomyśl, więc zamknij pyski, nie pierdol mi o nim. Ja sam wiem, co mam robić, więc nie mów, co jest dobre, a co złe dla mnie i czemu. Nie mów mi, jak mam żyć. Nie mów mi jak ma być, nie mów mi, bo sam wybiorę swoją drogę dziś. Mogę myśleć, co będzie jutro, wiesz, i na pewno nie będzie jak ty chcesz. Nie mów mi jak mam żyć. Nie mów mi jak ma być, nie mów mi, bo sam wybiorę swoją drogę dziś. Mogę myśleć, co będzie jutro, wiesz, i na pewno nie będzie jak ty chcesz. Nie patrz mi na ręce, jak wiesz, że branie tu dziś, bo chcę sam wyprać swoje jebane brudy. Ludzi może nie obchodzę, ale chcą mi zabrudzić tutaj życie człowiek, lecz ich nie posłucham. Nie mów mi jak mam żyć, gdzie mam iść, z kim mam iść. Sam zdecyduję, czym określam shit, z kim mam fit nagrać lub kogo mam słuchać, gdzie leży prawda, bo sam nie wiem, czy chcę jej szukać. Nie mów mi, co mam robić z hajsem, to żałosne. Chcę, to inwestuję, nie chcę, przepierdolę force. Nie mów mi, kogo mam kochać, kogo mam czcić. Mam swoje autorytety i nie zmienię tego dziś. Nie mów mi, kim jestem, bo wiem o tym dobrze i wiem, co mnie rani. Wiem, że robię postęp, sobie włączę rap z bitem. Będzie dobrze, wiesz ty, popatrz na swe życie i pierdol mnie. Nie mów mi, jak mam żyć. Nie mów mi jak ma być, nie mów mi, bo sam wybiorę swoją drogę dziś. Mogę myśleć, co będzie jutro, wiesz, i na pewno nie będzie jak ty chcesz. Nie mów mi jak mam żyć. Nie mów mi jak ma być, nie mów mi, bo sam wybiorę swoją drogę dziś. Mogę myśleć, co będzie jutro, wiesz, i na pewno nie będzie jak ty chcesz. To jest inwencja. Nie mów mi jak mam żyć. Nie mów mi jak mam żyć. Nie mów mi jak ma być, jak mam żyć. Nie mów mi jak ma być. Nie mów mi jak mam żyć. Nie mów mi jak ma być. Nie mów mi, bo sam wybiorę swoją drogę dziś. Mogę myśleć, co będzie jutro, wiesz, i na pewno nie będzie jak ty chcesz.